Muszę być pewien. Hej, siemanko ludziska. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Wiedźmin. Ostatnio sobie skończyliśmy, zeskautowaliśmy całe bagna. I w tym momencie wypadałoby jeszcze wziąć jakieś zlecenie od Waski, bo chyba jakieś dla nas ma. Pogadajmy o zleceniach. Musisz nam pomóc. Zaginęło jedno z dzieci. Chłopak plątał się wszystkim pod nogami. Za tobą też łaził, ale zawsze wracał. Może pożarły go wodne stwory? Nie bluźnij. Na pewno porwali go druidzi. Oni zamieniają dzieci w driady. Tak. No dobrze, rozejrzę się za malcem. Dobra, czyli druidzi, zabłąkana owieczka. Muszę zapytać druidów o zaginionego chłopca. Jeszcze nie wiem jak z tymi Vodianoi. Aha, prześpię się przy okazji. Dlatego, że wypadałoby chodzić za dnia po tych bagnach. Tak, tu byśmy nic nie widzieli. Nie tyle boję się potworów, bo mógłbym sobie założyć talizman na topielca, a przez resztę przebiec. Może być pewien. Ale lepiej widać po prostu wszystko. Dobra. Jeszcze właśnie nie za bardzo wiem, co tam do tych Vodianoi podrzucić do tego ołtarza, bo z tego co pamiętam, można było tam coś wrzucić i się działo coś fajnego. Jean-Pierre, mam dla ciebie skóry wilków. Przychodzę w sprawie... Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? Mam. Proszę, oto 10 wilczych skór. Doskonale. Tytuł wielkiego łowczego mam już w kieszeni. No nie bardzo, ja mam a trochę lepsze. A jeśli nie, to chyba zostanę najemnikiem. Bywaj. Dobra, ile hajsu dostałem? Wilcze skóry... 150 renów, co za shit. Co? Jajco. Pozdrowienia od Jarena Bolta. Przynoszę zioła. Nareszcie. Myślałem, że już się nie doczekam. Proszę. Oto 5 pęczków kwiatu dwugrotu. Tak jak było umówione. Oto 400 orenów i pozdrowienia dla Jarena. Nie zapomnę pozdrowić. Co? Jajco. Bywaj. Nie mów się co. Dobra, 400 orenów i rozliczyć się z Jarenem, czyli do niego trzeba podejść i się z nim rozliczyć. No to trzeba będzie przebiec po prostu przez to wszystko. Mam jeszcze jedno... Właśnie, jak tutaj, kurde... Ołtarz Vodianoi. Dobra, z tym może jakoś... rozkminimy się później. Z tym ołtarzem Vodianoi. Dobra, lecimy do tego. Lecimy do lasu druidów. Mam nadzieję, że w dobrą stronę biegnę, co? Tutaj, krąg żywiołów, czyli bardziej tak. Mam założony ten amulet? Mam. Dobra, możecie mi naskoczyć wszystkie kurde potwory. Biegnę, bo mam sprawę do Moren. Jeżeli ktoś ogarnia, to chyba wiecie o co chodzi. Ołtarz Melitele, chociaż trudno się nie domyśleć, co? Przepraszam. Wow, przeskoczyłem przez niego. Ale lajtowo. Dobrze, idę do tego lasu. Dobrze, równo na wprost. A później będzie można bezpośrednio się teleportować do Kalksztajna. I ogarnąć... trochę podejmę sobie tych... questów. O, widzę, że tutaj wszystko się zrespiło. Że tu wszystko się zrespiło. Te dziwne... wszystkie... roślinki. Moren coś powinna wiedzieć na temat chłopca, co? A jak nie będziesz wiedziała na temat chłopca, to sobie porozmawiamy inaczej. Słucham cię, biały wilku. Jezu, jakieś się... piersi ruszają. Dlaczego ty... Aha, może ze starszym druidem trzeba najpierw porozmawiać? Może z Jarenem czy tam kimś? What the fuck? Dlaczego nie mogę z nią porozmawiać na temat zaginionego chłopca? Przecież mam takiego questa nawet. Kwierożercza roślina. Zabłąkana owieczka.
Muszę zapytać druidy chłopca. Chyba, że jakiegokolwiek druida. Może to też jest takie opcja. Szukam zaginionego chłopca z wioski cyglarzy. Nie widzieliśmy żadnego malca w okolicy. Cyglarze twierdzą, że porywacie dzieci i zmieniacie w driady. Czyś ty zgłupiał? Przyjmujemy tylko dorosłych. Mało kto wytrzymuje nasz styl życia. Dlatego Hierofant wyruszył szukać nowych kandydatów. Z dzieciakami są same kłopoty. A co do driady, to sam ją spytaj. Bywaj. Sorry, ale telefon mi zadzwonił. Tak to jest, jak człowiek... jak człowiek pamięta i wyłączy, to nikt nie zadzwoni przez, dajmy na to, 2 godziny grania. A jak nie wyłączy, to zawsze ktoś zadzwoni. Takie wszystkie. Dobra, Moren, gdzie ty poszłaś? Tam jesteś. O, tutaj jest troszeczkę lepiej. Sobie tak siadłaś, dobrze. Gwynblade. Szukam chłopca z wioski ceglarzy. Mieszkańcy osady twierdzą, że został porwany przez druidów, którzy chcieli go zamienić w driadę. Driady to tylko dziewczynki. Nie ma wśród nas chłopców ani mężczyzn. Wiem, że to głupie, ale upewnić się chciałem. Chętnie pokazałabym ci, skąd biorą się małe driady, ale... Tak? Chcę być wierna tradycji wyniesionej z Brokilonu. My, driady, bierzemy sobie mężczyzn tylko po to, żeby mieć z nimi dzieci. I nie wybieramy byle kogo. Tylko silnych i sprawnych osobników. Chcemy mieć pewność, że dziewczynki odziedziczą korzystne cechy ojca. Jestem wiedźminem. Czego jak czego, ale braku sprawności fizycznej nie można mi zarzucić. Wierzę, ale w dawnych czasach mężczyzna musiał udowodnić, że jest dobrym myśliwym. Przynieś mi skórę wilka. O, proszę, proszę. Proszę bardzo, kochana. Masz nawet 7. Sprostałeś zadaniu i udowodniłeś, że jesteś zdolnym myśliwym. Ale jest jeszcze jeden szkopuł. Słucham? Wiedźmini są bezpłodni, a my, driady, nie uznajemy seksu bez prokreacji. No powiem ci, że... Dziwne. Nagrywałaś się ze mnie, nawet seks bez prokreacji może być korzystny. Rozgniewałaś mnie, bywaj. Nawet seks bez prokreacji może być korzystny. W jaki sposób? Wytłumacz. Już ci wytłumaczę. Spleciona w ucisku para może spulchnić glebę i zapewnić lepszy wzrost roślinom. Seks rozładowuje napięcie, sprawia, że ciało i umysł lepiej funkcjonują, a więc są sprawniejsze. Seks jest przyjemny, a przyjemność jest dobra. Słaby argument. Dobra, rozładowuje napięcie. Seks rozładowuje napięcie. Sprawia, że ciało i umysł lepiej funkcjonują, a więc są sprawniejsze. Chyba masz rację. My, driady, musimy być czujne i sprawne, żeby bronić Brokilonu, naszego domu. Poza tym moje ciało jest dziełem natury i domaga się miłości. Chcesz iść ze mną? Tak, zostań na ten dzień moim mężczyzną. PEGI 18. Ale to są kobiety. Nie zostań na ten dzień, tylko jeden dzień. Zostań na ten jeden dzień moim mężczyzną. A idź pan... Na jeden dzień mężczyzną. Jeden dzień. Czajcie. Zamiast zostać na jakiś dłuższy czas. Na zawsze. To nie. Dobra. Co ja tutaj miałem? Potrzebuję jeszcze 2 sefirów. Berengar na wagę złota. Krwiożercza roślina. Zaraz, bo tutaj miałem jeszcze porozmawiać z... Znaczy oddać gościowi te. O, tajemnice Berengara. Strażnik poszukiwany. Zaraz, gdzie było to, żebym oddał temu... O, kwiaty i złoto. W tamtym kierunku. Czyli nie odnaleźliśmy chłopca, ale odnaleźliśmy spokój i rozładowanie napięcia. To w to mi graj. Jakoś nie czuję się, wiecie, zbyt przejęty tym, że nie znaleźliśmy chłopca, bo jednak coś nam się udało znaleźć. Nie tyle szczęście na dłuższy okres, ale na chwilę. Dobra, gościu, mógłbym ci nie dawać tego hajsu. Ale ci dam, bo jestem bardzo uczciwy.
Mów, przybyszu. Oddałem zioła przewoźnikowi i otrzymałem zapłatę. Świetnie. Dzielimy się pół na pół, tak jak to było ustalone. Dobra. Zgadza się. Oto twoja dola. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. Wzajemnie, Jaren. Mów, przybyszu. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że da mi coś więcej za to, że byłem uczciwy. No, ale jednak gościu sobie poleciał w kulkę. Poleciał sobie w kulkę. Zabłąkana owieczka, wskaż na mapie. Okej, przebiegniemy się jeszcze do właśnie do Waski. Powiemy jej o tym chłopczyku i później wrócimy sobie do Wyzimy, dlatego że mamy parę rzeczy do ogarnięcia właśnie tam. Na przykład podejść do Kalksztajna, podejść do Vivaldiego, do Siegfrieda, nie pamiętam tam do jeszcze kogo. Właśnie z Kalksztajnem trzeba będzie porozmawiać, dlatego że... Przepraszam. O, tutaj jest miejsce mocy, to mi się przyda, dlatego że może spróbujemy się przeteleportować do Kalksztajna, co? Teraz tu jest miejsce mocy. I będę mógł trochę ten... obejść przewoźnika, co? Dobra, gdzie my mamy Waskę? Waska! Waska! A, jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Czy ja dostałem coś ciekawego tutaj? Wytrwajony list. Nie. Dobra. Przepraszam. No jaki gość? Ej, moglibyście nie stać w drzwiach? No patrzcie, co za gnoje. Mój ojciec wypalał cegły. Mam w dupie, że twój ojciec wypalał cegły. Ja pierdzielę, ale idioci. Fajnie, zostaniesz ceglarzem. Po prostu brawo za ambicje na przyszłość. Może teraz będzie w innym miejscu. Stanie w drzwiach, kuźwa, co ty, bodyguard? Panowie. Dobra. Druidzi nie porwali waszego malca, ale nie wiem, co się z nim stało. Jak znajdę chłopaka, dopilnuję, żeby dotarł do domu. Otaczają nas wrogowie. Chłopiec przepadł i niech to wszystkim będzie przestrogą. Musimy być czujni i gotowi. Gotowi na co? Wodni panowie są blisko. Fajnie. Na jakich przyzywacie, to może i są blisko. Obiecałem doprowadzić chłopca do domu, jeśli tylko go znajdę. O, i nowy poziom dostaliśmy. Dobra, podejdźmy sobie do tego miejsca mocy, zobaczmy jak działa to... ten teleport. Do Kalksztajna. Nadzieję, że przewodnik sobie wróci. Do Wyzimy. Bo będę musiał jakoś tutaj przyjechać. Chyba, że... Gdzie jest to miejsce mocy? O, może tak bardziej w tę stronę. Chyba, że od Kalksztajna znowu będę miał w tę stronę teleport. What the fuck? Gdzie jest to miejsce mocy? O, jest. Teleportować. Zaraz zobaczymy, czy my nie rozwali, wiecie, ręka gdzieś w zimę, drugie gdzieś indziej. W Zerikani. Ha! Udało się! Jeśli chodzi o wieżę... Tak. Rozmawiałem z Waską na bagnach. Dzięki niej znalazłem kartę wieża, która opisuje, w jaki sposób strażnik zostanie obudzony. Pokaż tę kartę. To ciekawe. Alegoria, ale czytelna. Wyraźne wskazówki. Widzisz, Wiedźminie, wiele zależy od interpretacji. Ale wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Alchemikowi łatwo zrozumieć innego alchemika. Oświeć mnie. Strażnik obudzi się w ściśle określonych okolicznościach. Primo, musi to się odbyć w sąsiedztwie wieży. Ten warunek jest spełniony. Sekundo, do obudzenia golema potrzebny będzie odgromnik. Odgromnik? Rysunek na karcie przedstawia człowieka w koronie, co może być aluzją do króla Hermana Szalonego. What the... Trzymajmy się tematu, Kalksztajn. Będziesz potrzebował urządzenia, które ściąga pioruny. Mówiąc wprost, solidnego pręta z metalu. Dobry kowal powinien go wykonać za umiarkowaną opłatą. I co dalej?
Na koniec najważniejsze. Będzie również potrzebna burza. Przyznam, że jestem w kropce. Nie mam pojęcia, jak skłonić do współpracy Matkę Naturę. Postaram się coś wymyślić. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, powinieneś udać się do strażnika i doczepić do niego odgromnik. Energia pioruna ożywi golema. I co dalej? Nie mam pojęcia. Wierzę, że sobie poradzisz. Jak już rozprawisz się z golemem, będziesz mógł sporządzić bardzo rzadki eliksir, wykorzystując jego serce. Oto receptura. Zobaczymy. Danke schön. Receptura, powiadasz? O, jadwisielcu w serce golema. Co tam mi napisało? Co? Muszę znaleźć rzemieślnika, który zrobi dla mnie odgromnik. No to tutaj chyba myślę, że w zimie znajdziemy jakiegoś kogoś, kto nam zrobi ten odgromnik. Mamy przecież znajomego kowala, tego chyba krasnoluda, nie? Dobra, przy okazji... Podejdziemy sobie do Vivaldiego. Powiemy mu, że mamy... list. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Jajcu! Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasnolud, wszyscy chcą tego samego. Hajsu! Pieniędzy? W rzeczy samej, pieniędzy. Niedługo przygotuję odpowiedź dla Iwina. Gdybyś był łaskaw wpaść później, będziesz ją mógł odebrać. Zgoda. Nie licz, że cię wynagrodzę. Iwin na pewno ci coś obiecał. Dobra, wrócić później, tak? No to zróbmy tak jak zazwyczaj, żeby wrócić później, czyli wyjdźmy i wejdźmy, powinno to zadziałać. Co? Przygotowałeś odpowiedź dla Iwina? Tak, oto pismo. Elf na pewno cię wynagrodzi. Zobaczymy. Dobra, no to będziemy mieli mu co oddać, a tymczasem... Co bym tutaj miał jeszcze zrobić? Aha, ogrodnik. Tak tutaj patrzę po tym wszystkim, gdzie mam po kolei iść, bo mam tutaj trochę do zrobienia. Jeszcze Leuwarden przecież za autopce chyba. Nie, to za oczyszczona przystań miała być, nie? Dobra, kowal. Można coś u ciebie... Zoltan mówił... Dobra. O, potrafiłbyś zrobić dla mnie odgromnik? Długi, metalowy... Wiem, co to odgromnik. W Mahakamie używaliśmy piorunochronów, w czasach, kiedy wy, ludzie, modliliście się do burzy. Zresztą do dzisiaj nie wiecie nic o piorunochronach. Dasz radę wykonać dla mnie piorunochron? Próbujesz mnie obrazić, czy po prostu gadasz dla samego gadania? Zrobię go za 50 orenów. Zgoda. Przyjdź później. I ten znowu chce, żebyśmy przyszli później. Proszę bardzo. Wyjść. Wejść. I już jest później, okej? Jakby wszystko tak było. Przyszedłem po piorunochron. Już gotowy. Jest twój za 50 orenów. Proszę. 50 orenów. Tak jak się umawialiśmy. Dziękować. Muszę się udać do druidów na bagnach i poszukać sposobu na wywołanie burzy. O! To ciekawe. Nie pamiętałem, że akurat burzę będziemy mogli przyzwać, kontaktując się z druidami. Co my tutaj mamy? Tak, zanim pójdziemy sobie w prawo, to jeszcze mamy tutaj coś. Tutaj był dom półelfki. Tutaj nie. Tam była Shani, antykwariusz. O, antykwariuszowi może sprzedamy książki, które mamy w tym momencie. Może coś będzie chciał kupić. To ci sprzedam i to ci sprzedam. Zawsze to trochę hajsu wpadło, co? Okej. Mieszczka, szyld. O, do tego. Do Majsa trzeba podejść, dlatego że trzeba mu dać to kłącze całe Echinopsa czy coś. To trofeum. Vincent Mais. Nie wiem, czy jeszcze jakiś potwór jest tutaj do zabicia w drugim rozdziale. Będę musiał zobaczyć. O co? Mam dowód, że zabiłem na bagnach Archespora, no. Co do licha? Że też takie szkaractwa łażą po świecie.
Oto 400 orenów nagrody. Dużo macie problemów w mieście. Bandyci po... No tak. O co chodzi? Dobra. Śmieszek, śmieszek. Dużo macie problemów... tak, bandyci, potwory i ty. Dobra, mniejsza z tym. Jeszcze zahaczymy o ogrodnika, dlatego że on miał zlecenie na echinopsy. Ogrodniku, proszę bardzo. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Nie zabiłbyś dla mnie kilku... No, proszę bardzo. Już to zrobiłem. Mam dowód. Doskonale. Oto twoje złoto. Pięknie rośnie. Dziękować. Łączę Hinopsa i 100 orenów. No to trzeba teraz znaleźć jeszcze Zygfryda. A później sobie zrobimy przegląd questów, które nam zostały. Do zrobienia, bo coś mi się zdaje, że coś mi tutaj nie pykło, jeżeli chodzi o... Zaraz, gdzie jest Zygfryd? Ziggy! Ziggy mi zginął, no. Zlecenie na topielce. Posterunek Zygfryda. No okej, okay, ale tutaj Zygfryda nie ma. I to mnie troszeczkę drażni. Tam go nie ma, chyba że... O, właśnie. Chyba że jest przy tej bramie na groble. To też jest motyw. Przepraszam, przepraszam. Tutaj w tej dzielnicy koło misia kudłacza raczej nic nie mam do zrobienia. Karkstein, tam wszyscy zostali opędzlowani. Tutaj też nie ma, kurde, tego Zygfryda. Dziwne. Powiem wam, że dziwne. Chociaż Zygfryd chyba się pojawiał też na bagnach. Nie wiem w jakim momencie. Zaraz trzeba będzie wrócić na bagna. Wiem nawet w którym miejscu, ale nie wiem w którym momencie. Dziwka portowa. Leuwarden. O właśnie, co? Leuwarden może powinien nie coś... Nie, 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 całkiem spoko. Wszystkie wyglądacie tak samo. Ale dobrze, że nawet dobrze, że nawet dobrze. O. Tak? Ej. Jesteś zawodowcem, więc nie wtrącam. Wybiorę się na bagna. Tak? Ej, ale zaraz. Jak tu przystań nie została... Opróżnienia z potworu. Przecież pozabijałem tam wszystko, co się ruszało praktycznie. Zlecenie na topielce. Muszę zgłosić się do Zygfryda. To Zygfryda muszę na chwilę znaleźć. Wiedźmińskie tajemnice. Walutka na pięści. Mam już 8 sefir. Potrzebuję jeszcze 2. Tak naprawdę mam 9 sefir chyba z tego, co wiem. Ale quest mi się jakoś zbugował. Zaraz, żeby dobrze policzyć. Co to jest? Karta Tarota wieża. Raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6, 7, 8, 9. No goddammit, mam 9. I ostatni chyba wypadnie z golema. Nie, chciałem z tobą porozmawiać, tak? przepraszam. Bywa. Zobaczmy sobie dalsze questy. Tajemnice Wyzimy, tajemnice Berengara, strażnik. Muszę udać się do druidów na bagnach i poszukać sposobu na wywołanie burzy. Czyli do druidów muszę mieć 2 questy u druidów. Pokonałem Talara. Czas zagrać z następnym zawodowcem. Gra w kości. Spróbuję zagrać pokera z zawodowcami. No ale kurde. Dziwne. Muszę popłynąć łodzią na bagna i pozbyć się potworów, które nawiedzają przystań... A nocą! Nie przeczytałem do końca, czyli muszę przespać się do nocy. Dobra. No dobra. Chodź no tu, przewoźnik. W takim razie przejadę się w jedną i w drugą. Przejdź. Proszę bardzo, 5 orenów. Tak, jestem gotowy. Nie chcę tego widzieć. Dobrze, że mamy ognisko zaraz przy tej przystani, to sobie tą przystań w nocy oczyścimy. I wrócimy od razu do Leuwardena. Po te 400 orenów. Łaskawy panie, gdzie było to ognisko jest? Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. To zapal muszę je. Się najpierw rozpalić. Captain Obvious. Dobra, noc, proszę bardzo. To chce się zabrać promem. Nie doczytałem, że kurde, to musi być noc. Czyżby oj, proszę. Zapraszam na moją łódź. Jeszcze ktoś to jest?
jeszcze jeden utopiec. Jak widzicie, te utopce, które są z zadania do zabicia, coś nie chcą uciekać, nie? Dobra, o koło ci chodzi? A, jeszcze jest jeden utopiec. Pięknie. Jeszcze jakiś utopiec? Bo nie zaliczyło mi questa. Bo jeszcze mi questa nie zaliczyło. Może tutaj jakieś wyskoczą? Nic nie ma, nic nie ma. O! Jeszcze jakiś wyskoczył. Ten kurna przewodnik to jest dobry zwabiacz. Oj, pięknie. Dobra, bezpieczna przystań zrobione. Podejdę do Leeuwardena, bo on ma dla nas chyba 400 orenów, więc naprawdę dosyć sowita nagroda. Kto chce się zabrać promem? Co prawda bardzo łatwa misja. Bardzo łatwa misja, a dużo zapłacone. No ale to jest właśnie Leeuwarden, prawda? Dosyć co? Bogaty. Tutaj gdzieniegdzie się namęczy jak mało kto. Tak. Namęczy się jak mało kto, a kurczę, później dostanę jakieś ochłapy typu 100 orenów albo 50 orenów. No, wczytuj. Grobla. Mam nadzieję, że w nocy też Leeuwarden tutaj sobie koczuje, co? Utopiec, o proszę. Zaraz, nie ma tej Leeuwardena w nocy. O, too bad. Leeuwarden. No i gdzie on się schował? Dobra, mamy tutaj kolejne ognisko, więc najwyżej się prześpimy do rano. No chodźcie, no. Cyk. I do rana się prześpimy przy ognisku. Zaraz znowu będzie marudził, że nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. To proszę bardzo, rozpal je. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Czy ty widzisz, że to ognisko jest zgaszone? No właśnie. Trzeba mu czasami przemówić do tej łepetyny. Leeuwarden, dawaj moje 400 orenów. Go. Wiecie co? Jak wrócimy na bagna, to znowu kimnę się do nocy i zobaczymy, co tam w nocy się dzieje właśnie na bagnach, bo być może jakieś nowe rzeczy się po nam poodkrywają. Ale myślę, że to zrobimy sobie w następnym odcinku i tak. Tak? No proszę bardzo. Przystań jest już bezpieczna. Tego się spodziewałem, wynajmując zawodowca. Oto twoja zapłata. Dzięki. Życzę udanych interesów. Bywaj. Tak? Dziękować. 400 orenów. Bardzo godziwa zapłata. Dziękuję serdecznie. Zobacz, mamy 2200 orenów. Przewoźnik, przewieź mnie na drugi brzeg, co? Temu muszę, kurde, teraz... Przewieź. Sempowi dać 5 orenów, żeby mnie przewiózł na drugą stronę, no. Tak. Chociaż 5 orenów to mało. Las na bagnach. I siup. Dobra. W takim razie ja wam wszystkim bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Komentujcie, oceniajcie i łapkujcie. Na razie, do zobaczenia. Cześć.